A teraz zapraszamy już Monikę Czyż-Cupryś, czyli dietetyka sportowego, która odpowie nam na bardzo fundamentalne pytanie tego dnia. Pizza czy kebab po maratonie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy pizza, czy kebab, tak naprawdę wszystko zależy od nas i od naszych preferencji smakowych, ale także od naszego procesu treningowego. Jeżeli właśnie ukończyliśmy swój start docelowy i nie potrzebujemy się szybko regenerować, bo następnego dnia nie mamy mocnej jednostki treningowej, spokojnie możemy sobie pozwolić czy to na pizzę, czy na kebaba. Natomiast jeżeli to był tylko nasz start w drodze do naszego biegu docelowego i potrzebujemy tutaj dosyć szybko się zregenerować, potrzebujemy szybko uzupełnić zapasy energii, bo wiemy, że przed nami kolejna jednostka treningowa następnego dnia, tu zdecydowanie zachęcam do zupełnie innego posiłku. Niestety i pizza, i kebab są posiłkami wysokotłuszczowymi. Tłuszcz zaraz po wysiłku fizycznym będzie nam utrudniał zarówno wchłanianie węglowodanów, jak i białka, czyli tych substancji, które są nam niezbędne do regeneracji mięśni, ale także do odbudowy glikogenu, który straciliśmy podczas wysiłku. Wtedy super postawić na jakiś posiłek białkowo-tłuszczowy i tutaj wcale nie musimy kombinować, bo to może być zwykły jogurt wysokobiałkowy z owocami, z płatkami. To może być koktajl, zważając na upalną pogodę i bardziej ochotę na takie płynne posiłki, ale również możemy sobie tutaj pozwolić na jakąś bułkę z dżemem, do tego jogurt, możemy postawić na po prostu zbilansowany obiad. Natomiast jeżeli rzeczywiście był to nasz start docelowy albo biegamy bardziej rekreacyjnie, wiemy, że możemy sobie pozwolić na troszkę dłuższą regenerację i zaraz po biegu mamy ochotę na tą pizzę czy tego kebaba, spokojnie możemy sobie na to pozwolić. Jasne, regeneracja będzie troszkę dłuższa ze względu na tą dużą zawartość tłuszczu, natomiast to też są posiłki, które dostarczą nam energii i które mimo wszystko też się wchłaniają w naszym przewodzie pokarmowym. Jedyne, do czego wtedy zachęcam, żeby raczej postawić rzeczywiście na kebaba z jakimś mięsem mniej tłustym, czyli na przykład drobiowym. Ewentualnie, jeżeli wybieramy pizzę, może niekoniecznie carbonara z sosem śmietanowym i z boczkiem, tylko postawmy na coś lżejszego, żeby rzeczywiście ten nasz przewód pokarmowy sobie z takim posiłkiem poradził. Pamiętajmy do tego, żeby się rzeczywiście mocno nawodnić, czyli nie tylko po zawodach, po treningu myślimy o posiłku, ale także o płynach. No i co jeszcze? Tak naprawdę warto sobie zrobić też taką małą chwilę przerwy, czyli zaraz po zakończonym treningu, czy to właśnie maratonie, fajnie takie 15-20 minut przerwy dać odstępu temu naszemu przewodowi pokarmowemu, zanim sięgniemy po jedzenie, szczególnie takie jedzenie rzeczywiście gdzieś tam tłustsze. Z tego względu, że pamiętajmy, że podczas wysiłku ta krew z naszego przewodu pokarmowego odpływa do pracujących mięśni. To one są tym naszym najważniejszym narządem w trakcie wysiłku, więc zanim tutaj ta krew z powrotem nam do tego przewodu pokarmowego napłynie i zanim to trawienie będzie efektywne, dajmy chwilę temu naszemu przewodowi pokarmowemu tego relaksu, a nie od razu zarzucajmy go czymś rzeczywiście bardzo tłustym i bardzo ciężkim. Tutaj jest ten fajny moment, gdzie możemy rzeczywiście zadbać o to nawodnienie, postawić na izotonik, postawić sobie na wodę, ewentualnie jakiś płynny koktajl, bo to nam się będzie, te płynne posiłki nam się będą zdecydowanie lepiej wchłaniały i będą już takim fajnym gdzieś tam zastrzykiem energii i już nam dadzą tą pierwszą pulę dla mięśni do regeneracji jakiegoś fajnego źródła energii. Co do nawodnienia, tu pamiętajmy, patrząc na prognozy pogody, że zarówno przy dzisiejszym, krótszym co prawda starcie, ale jutro przy kilku godzinach na trasie rzeczywiście to słońce będzie powodowało, że będziemy się mocniej na trasie pocić. Razem z potem pozbywamy się dużych ilości płynów z naszego organizmu, ponieważ nasze ciało potrzebuje się ochłodzić, żeby mogło dalej kontynuować wysiłek fizyczny, żeby nie doszło do przegrzania organizmu. Więc tutaj tych płynów będziecie się pozbywać na trasie naprawdę bardzo duże ilości. Wraz z potem pozbywamy się dużych ilości minerałów, sodu, potasu, ale też mniej popularnych pierwiastków jak magnez. Więc dzisiaj już duża tutaj pula energii na to, żeby się naprawdę dobrze nawodnić.
żeby postawić sobie na jakąś wodę wysoko zmineralizowaną. Spokojnie możemy też się napić jakiegoś izotonika. Możemy tutaj też sobie dorzucić nawet do wody jakieś elektrolity, żeby tak naprawdę upakować nie tylko płyny w naszym ciele i stanąć na starcie rzeczywiście nawodnionym w 100%, ale też żeby upakować sobie znowu w to nasze ciało wszystkie minerały, które będziemy i tak tracić podczas wysiłku fizycznego. Moniko, zawsze przy tego typu tematach zadawane jest jedno i to samo pytanie. Jak to jest z tymi żelami? Czy warto stosować, czy nie warto? A jeżeli, to w jaki sposób? Bo jak, skąd mam wiedzieć, ile mam tych żeli wziąć, jak często wziąć? Co możesz nam na ten temat powiedzieć? Zdecydowanie warto. Jeżeli mówimy o dzisiejszym krótszym dystansie, tutaj na dyszkę spokojnie możemy sobie pozwolić, żeby tych żeli ze sobą nie zabierać. Tutaj ewentualnie ten żel rzeczywiście może się fajnie sprawdzić typowo przed startem, w momencie, kiedy mamy ten fajny jeszcze zastrzyk energii, zanim ruszymy na trasę nocnej dychy. Natomiast jutro, jeżeli mówimy w kontekście dłuższego wysiłku i maratonu, zdecydowanie zabieramy ze sobą żele. Ile tych żeli? Tutaj tak naprawdę wszystko zależy, jak mamy przetestowane na treningach. Mówi się o tym, że powinniśmy taki żel mniej więcej przyjmować co 20-30 minut w trakcie wysiłku i zaczynamy od pierwszej godziny, czyli nie pierwsza połowa bez żeli i dopiero jak czujemy, że już nam energia ucieka i czujemy, że stajemy się coraz słabsi, to wtedy wyciągamy żele i zaczynamy ładować energię i upakowywać sobie znowu ten glikogen w nasz organizm, tylko tak naprawdę już od startu pamiętamy o ładowaniu tego glikogenu na bieżące wysiłki naszego organizmu. Natomiast jeżeli rzeczywiście dotychczas nie testowaliśmy żeli energetycznych, jeżeli nie biegaliśmy tak długich dystansów, spokojnie słuchajcie swojego organizmu. Jeżeli czujecie, że co 20-30 minut to jest zbyt często, na ten pierwszy raz, nawet kosztem tej delikatnego osłabienia energetycznego, lepiej ten żel zjeść troszeczkę w dłuższych odstępach czasowych, a pomiędzy tym żelem uzupełniać sobie energię w postaci płynnej. Czyli wtedy stawiamy na izotonik. Natomiast ważne, bo to się niestety często, najczęstszy błąd zdarzany, który się zdarza w trakcie wysiłku, jeżeli bierzemy żel w okolicach punktu odżywczego, popijamy go wodą, nie izotonikiem. Jeżeli ten żel energetyczny popijemy sobie izotonikiem, jasne, część osób sobie bez problemu poradzi i nic im się nie będzie działo, natomiast u większości z nas może dojść do zwiększonych problemów żołądkowo-jelitowych, ponieważ ta ilość i to stężenie węglowodanów w naszym organizmie będzie już zbyt wysoka w kontekście naszej osmolarności płynów wewnątrz ciała. Więc tu najważniejsza zasada, izotoniki pijemy wtedy, kiedy nie mamy przy sobie żelu energetycznego, bądź rzeczywiście będziemy go brali za jakiś czas, albo zdążyliśmy go już sobie na spokojnie zjeść. Natomiast tam, gdzie bierzemy żel energetyczny, stawiamy na kilka łyków wody i tutaj znowu pamiętajcie, naprawdę przy takich warunkach pogodowych, na szczęście tych punktów na trasie jest bardzo dużo, na każdym punkcie starajcie się chociaż te kilka łyków wody wziąć. To nie musi być od razu wypity cały kubeczek, jeżeli wiecie, że taka ilość wam nie posłuży i czujecie, że te płyny wam się przelewają wewnątrz żołądka. Natomiast te kilka łyków wody naprawdę pijemy i pamiętamy tutaj znowu o tym od pierwszego punktu odżywczego. Czyli nie, na razie mi się nie chce pić, bo jeżeli my odczuwamy pragnienie, to znaczy, że już jesteśmy odwodnieni i to już jest za późno na sięgnięcie po ten pierwszy kubeczek wody. A niestety odwodniony organizm po pierwsze będzie się szybciej przegrzewał, czyli my się będziemy szybciej na trasie męczyć. Po drugie, odwodniony organizm będzie dużo szybciej zużywał glikogen, co w kontekście maratonu też będzie szalenie ważne, bo tak naprawdę my tego glikogenu potrzebujemy przez dobrych kilka godzin, aż do ostatniej linii mety, żeby ten finisz też się mógł pojawić, żebyśmy nie musieli na tą linię mety wchodzić idąc, tylko rzeczywiście, tak jak mówił Jerzy, wbiegając, ciesząc się z tych ostatnich metrów biegu. No i niestety też odwodnione mięśnie to jest dużo większe ryzyko kontuzji. Myślę, że nikt po maratonie nie chce sobie robić przerwy od treningów, tylko każdy chce dalej realizować swój proces treningowy bądź cieszyć się kolejnymi startami wiosną, latem. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie właśnie między innymi zarządzania tą naszą energią. Jak z tym ładowaniem węglowodanów? Ponieważ
mitycznie mamy te pasta party, jemy te węglowodany, część osób wie, jak to robi, część osób nie wie, czy warto, czy nie warto i jak to zrobić sensownie. Zdecydowanie warto, bo tutaj znowu, jeżeli mamy zapakowane paliwo w naszym organizmie na maksa, to zdecydowanie dalej możemy biec, zdecydowanie szybciej, możemy sobie tutaj w komforcie tak naprawdę biec w naszym komfortowym tempie albo tym, które sobie założymy. W momencie, kiedy rzeczywiście tego ładowania nie przeprowadzimy, musimy zdecydowanie więcej jeść na trasie. Co niestety, znowu tutaj ze względu na ten nasz żołądek i nasze jelita, wcale nie jest takie proste. Jak zrobić to ładowanie? Tak naprawdę już jest troszkę za późno, bo takie ładowanie najlepiej sobie zrobić nawet na 2 dni przed startem, czyli niekoniecznie dzień przed, z tego względu, że jednak są to dużo większe porcje jedzenia i są to głównie węglowodany. Więc po takim ładowaniu węglowodanów niektórzy czują taką delikatną ciężkość na żołądku i czują się tacy trochę opuchnięci z tego względu, że każdy 1 gram glikogenu upakowywuje też w naszym organizmie wodę. Więc my mamy prawo mieć troszeczkę wyższą masę ciała po ładowaniu węglowodanami. Stąd taką najfajniejszą praktyką jest to ładowanie na 2 dni przed startem, żeby ten dzień przed już nie musieć przejadać takich dużych ilości jedzenia. Jak zrobić to ładowanie? Tutaj tak naprawdę stawiamy głównie właśnie na posiłki węglowodanowe i to głównie te węglowodany proste, czyli raczej pszenne makarony, pszenne pieczywo, jakiś jasny biały ryż, delikatne kasze, owoce, warzywa raczej po obróbce termicznej, żeby też tutaj delikatnie ograniczyć tą ilość błonnika, która niestety też będzie dominowała i potęgowała tą ciężkość w naszym przewodzie pokarmowym. Do tego dosłownie małe ilości białka, żeby to jedzenie gdzieś tam delikatnie nam smakowało, ale też żeby jeszcze te mięśnie były fajnie zregenerowane. Natomiast mocno ograniczamy tłuszcz, czyli raczej orzechy, masła orzechowe, jakieś tłuste mięsa, tłuste sery. To są produkty, które zdecydowanie na ładowaniu węglowodanami omijamy szerokim łukiem. Na to będzie czas po starcie. Wtedy sobie możemy pozwolić na nasze ulubione tłuste posiłki. Natomiast stricte przed maratonem stawiamy na te posiłki jak najlżejsze. I dzisiaj, mimo że nawet jeżeli już ktoś sobie wczoraj to ładowanie fajnie przeprowadził, dzisiaj i tak stawiamy dalej na posiłki lekkostrawne, stawiamy sobie dalej na te węglowodany proste, niezłożone. Dalej ograniczamy sobie trochę tą ilość surowych warzyw i tłuszcz. Więc idziemy troszkę dalej tym tokiem ładowania, natomiast możemy sobie już pozwolić na dużo mniejsze ilości pokarmu. Jeżeli mówimy o takim idealnym ładowaniu, tutaj tak naprawdę super byłoby zjeść około 8, a nawet 12 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. Jeżeli każdy to sobie przeliczy i gdzieś kiedyś ładowanie węglowodanami robił, są to dosyć duże ilości. Niektórzy nie mają problemu i są w stanie to bardzo łatwo przejeść, inni rzeczywiście tutaj delikatny problem z tą furą jedzenia mają. Natomiast tutaj pomocne są soki owocowe, żelki, paluszki, które przy okazji niosą nam też dodatkową porcję sodu, więc ta dieta podczas ładowania węglowodanów nie ma nic wspólnego z taką typową, zbilansowaną, zdrową dietą na co dzień. Czyli jednak warto. To ostatnie już pytanie w dzisiejszym panelu na temat żywienia. Co zjeść zaraz przed startem? Jeżeli mówimy już tutaj tak stricte, że stoimy sobie na linii mety albo jesteśmy już rzeczywiście w okolicach startu, zostało nam 30 minut, może godzinka do startu, tutaj fajnie sprawdzi się taka mała przekąska węglowodanowa. To może być banan, to może być jakiś mus owocowy, to może być po prostu żel energetyczny, jeżeli nic innego ze sobą nie mamy. I nawet jeżeli wiemy, że cały żel energetyczny albo cały banan to będzie dla nas za dużo, zachęcam, żeby chociaż połowę takiego żelu albo połowę tego banana w siebie wcisnąć. I to może niekoniecznie nawet na godzinę przed startem, tylko na takie ostatnie 15-20 minut przed wystrzałem i tutaj naszymi pierwszymi krokami biegowymi, to nam zapewni fajne źródło energii na te pierwsze minuty biegu, zanim sięgniemy po swój pierwszy żel, zanim sięgniemy po pierwsze łyki izotonika. Dziękuję Ci bardzo, Moniko, za te bardzo cenne rady. Ja bym to podsumował tak, chyba w takim razie kebab po, a nie końca ta pizza. Jeżeli mówimy o takim kebabie rzeczywiście z mięsem drobiowym, z mniejszą ilością sosów,
Tak, on może wypaść lepiej, natomiast tutaj też dużo zależy od tego, na jaką pizzę postawimy, bo jeżeli weźmiemy zwykłą margaritę, ona ma troszkę mniej tłuszczu niż kebab, więc może nam trochę więcej naładować tego glikogenu po wysiłku, natomiast białka rzeczywiście więcej znajdziemy w kebabie. Jeszcze raz dzięki Ci za odpowiedzenie na to arcyważne pytanie. To była Monika Czyszczupryś. Dziękuję bardzo.